Artykuł 178 Konstytucji mówi o tym, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli. Niezawisłość sędziego oznacza przede wszystkim wolność od wpływów zewnętrznych. Wolność nie tylko od jakichkolwiek nacisków ze strony władzy wykonawczej czy ustawodawczej, ale także władzy sądowniczej, czyli osób sprawujących funkcje prezesów, wiceprezesów i generalnie wszystkich osób postronnych, w tym polityków, dziennikarzy, a nawet opinii publicznej. Niezawisłość w odniesieniu do stron postępowania oznacza bezstronność. Bezstronność stanowi podstawową wartość. Bez niej trudno mówić o sędziach czy w ogóle niezależnym sądzie. Sędziowie zawiśli są jedynie urzędnikami, a sąd, w którym orzekaliby tacy czynownicy, byłby tylko sądem wyłącznie z nazwy, po prostu pustym gmachem, gdzie próżno szukać sprawiedliwości. Niezawisłość sędziów nie jest tak, jak nam się zarzuca, przywilejem nadzwyczajnej kasty. Niezawisłość sędziego stanowi podmiotowe prawo publiczne każdego obywatela. To obywatel ma prawo do niezależnego sądu i niezawisłego sędziego, czyli po prostu prawo do sądu. Niezależność sędziów jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Bez niezawisłości władza sądowa byłaby pozbawiona swojego istotnego atrybutu dla wykonywania powierzonego jej zadania, czyli po prostu sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony oczywiście niezawisłość nie jest wartością absolutną, podlega pewnym ograniczeniom. Artykuł 178 ustawy zasadniczej, o którym już wspomniałem, stwierdza, że sędziowie podlegają konstytucji i ustawom. Oznacza to, że sędziowie nie są niezawiśli wobec prawa, podlegają przede wszystkim konstytucji. Najważniejszym jednak ograniczeniem niezawisłości sędziego pozostaje jego sumienie. Niedostatek sumienia prowadzi do nadużycia niezawisłości. Sędzia pozbawiony sumienia przestaje rozróżniać dobro i zło, nie potrafi ocenić nie tylko własnego działania, ale traci mandat do tego, aby cenzurować zachowania innych. Sumienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest czymś bardzo istotnym.